Witam serdecznie wszystkich słuchaczy we wtorek 5 grudnia 2023 roku. Dzisiejsze nagranie będzie zatytułowane Credo Barbary Chomącik. Tak, ostatnie moje nagranie miało tytuł Credo Artura Kądzioły, a dzisiejsze nagranie będzie Credo Barbary Chomącik. Tak jak już wiecie, są to dwa największe asy kanału Alberta Zalewskiego pod tytułem Protestantyzm to ignorancja. Są to dwa asy, ludzie będący katolikami, którzy tam komentują i oczywiście dają kontrę przeciwko komentatorom, którzy są protestantami, tak, prawda? Oni tam dają ciągle kontrę do komentarzy protestantów i tam oczywiście, no tak można by powiedzieć, prawa i lewa ręka Alberta misjonarza, właśnie Artur i Barbara. Świetna para. Więc chciałbym dzisiaj przejść, bo tak jak w poprzednim nagraniu pokazywałem obłudę i perfidne manipulacje, jakie stosują się ci komentatorzy na tym kanale, dzisiaj mamy tego potwierdzenie kolejnego asa. W poprzednim nagraniu pokazywałem Artura, a dzisiaj pokażę wam komentarz Barbary Chomącik, który się przed chwilą pokazał. No i parę słów jeszcze dorzucę później. Nie chcę, żeby to nagranie było długie, więc przejdźmy od razu do tego komentarza, który się pojawił na dzisiejszym, pod dzisiejszym nagraniem Alberta. I przeczytajmy go tutaj. Proszę bardzo. Barbara napisała tak, 4 godziny temu. Każdy człowiek grzeszy. Jeśli Chrystus, zakładając Kościół, szukałby do jego prowadzenia ludzi bez grzechu, nigdy by go nie założył. Kaka jest święty nie dlatego, że ludzie są święci, ale dlatego, że święty jest jego założyciel. Dlatego Kaka jest Chrystusowy, bo i Piotr należy do Chrystusa. Tak manipulować słowem, jak oni potrafią, to mało kto tak potrafi. Ale to, co Barbara to napisała, to w bardzo piękny sposób usprawiedliwia tych księży pedofili, księży gejów i tego całego syfu, który tam jest w tym kościele rzymskokatolickim. Ale czy to się zgadza rzeczywiście? No bo przecież sami ci katolicy, jak Barbara Chomącik, czy Artur Kądziała, czy inni tam komentujący, twierdzą przecież, że Kościół rzymskokatolicki cały czas ma depozyt wiary apostolskiej i przekazuje nauki apostołów, prawda? I że zgodnie z nauką apostołów oni przekazują no właśnie to, czego nauczali apostołowie. No więc jeśli tak jest, no to zobaczmy do tej nauki apostołów, czy rzeczywiście jest tak, jak pisze Barbara Chomącik. Momencik. Okej, okay. Zobaczmy do słowa, czy to się zgadza z nauką apostołów. Więc tak, w Dziejach Apostolskich czytamy tak. Uważajcie na samych siebie i na całe stado, w którym Duch Święty ustanowił was biskupami, abyście kierowali Kościołem Boga, który On nabył własną krwią. No i teraz tak, skoro Duch Święty ustanawia ludzi biskupami, to teraz zobaczmy, jakich ludzi szuka, powiedzmy w tym przypadku Duch Święty, aby ci ludzie, no bo wiemy, że przecież Duch Święty działał przez apostołów. Więc apostołowie pod wpływem Ducha Świętego wiedzieli, jakich ludzi mają wyznaczać na stanowisko biskupa czy diakona. I tak na przykład w liście do Filipian apostoł Paweł pisze tak. Paweł i Tymoteusz, słudzy Chrystusa Jezusa, do wszystkich świętych w Chrystusie Jezusie, którzy są w Filipii, wraz z biskupami i diakonami. Prawda? Więc ludzie, którzy tworzą, powiedzmy, są wyznaczani do tego, żeby kierowali Kościołem, są biskupi i diakoni. Prawda? A więc zobaczmy tutaj. W liście do Tymoteusza czytamy tak. Nauka to godna wiary.
Jeśli ktoś dąży do biskupstwa, pragnie dobrego zadania. I uwaga, biskup więc powinien być bez zarzutu. Mąż jednej żony, trzeźwy, rozsądny, przyzwoity, gościnny, sposobny do nauczania, nie przebierający miary w piciu wina, nieskłonny do bicia, ale opanowany, niekłótliwy, niechciwy na grosz, dobrze zarządzający własnym domem, z całą godnością trzymający swoje dzieci w uległości. Jeśli ktoś bowiem nie umie stanąć na czele własnego domu, jakżeż będzie się troszczył o Kościół Boży? Nie może to być świeżo ochrzczony, ażeby wbiwszy się w pychę, nie wpadł w diabelskie potępienie. Powinien też mieć dobre świadectwo ze strony tych, którzy są z zewnątrz, ażeby się nie naraził na wzgardę i sidła diabelskie. Diakonami tak samo winni być ludzie godni, nieobłudni w mowie, nie nadużywający wina, niechciwi brudnego zysku, lecz utrzymujący tajemnicę wiary w czystym sumieniu. I oni niech będą najpierw poddawani próbie i dopiero wtedy niech spełniają posługę, jeśli są bez zarzutu. Kobiety również godne, nieskłonne do oczerniania, trzeźwe, wierne we wszystkim. Diakoni niech będą mężami jednej żony, rządzący dobrze dziećmi i własnymi domami. No i tutaj czytamy tak jeszcze. O przełożonych Kościoła na Krecie. Zostawiłem cię na Krecie w tym celu, byś zaległe sprawy należycie załatwił i ustanowił w każdym mieście prezbiterów. Jak ci zarządziłem, może nim zostać, jeśli ktoś jest bez zarzutu, mąż jednej żony, mający dzieci wierzące, nieobwiniane o rozpustę lub niekarność. Biskup bowiem winien być jako włodarz Boży człowiekiem bez zarzutu, niezarozumiałym, nieskłonnym do gniewu, nieskorym do pijaństwa i awantur, niechciwym brudnego zysku, lecz gościnnym, miłującym, dobro, rozsądnym, sprawiedliwym. W każdym mieście lecz gościnnym, miłującym, dobro, rozsądnym, sprawiedliwym, pobożnym, powściągliwym, przestrzegającym niezawodnej wykładni nauki, aby przekazując zdrową naukę mógł udzielać upomnień i przekonywać opornych. Już nie pokazywałem tutaj takiego wersetu, gdzie apostoł Paweł wyraźnie mówił, że przecież do Królestwa Niebieskiego nie mogą wstąpić homoseksualiści, no i wiadomo, różnego rodzaju ludzie, którzy takich czynów się dopuszczają, prawda? Ci, którzy gwałcą dzieci i tak dalej. Więc teraz powróćmy do tego, co napisała Barbara Chomądzik. Każdy człowiek grzeszy. Jeśli Chrystus, zakładając Kościół, szukałby do jego prowadzenia ludzi bez grzechu, nigdy by go nie założył. Dlatego tutaj w innym komentarzu do komentatorki Agnes Pezlos napisałem tak. Szkoda czasu na te typy. Krętacze, jakich mało, moim zdaniem celowo podstawieni na tym kanale. Normalni ludzie tak bezszczelnie nie kłamią. Tak, dokładnie tak. Ja sądzę, że to są ludzie celowo gdzieś podstawieni, bo tak jak oni bezszczelnie potrafią manipulować czyimiś wypowiedziami, czyimiś wpisami w komentarzach, odwracać kota ogonem, no są mistrzami po prostu w tym, co robią. A robią to w sposób bezszczelny, obłudny, kłamliwy, prawda? Ale oni są zbawieni, bo oni są przecież w kościele KRK. Wszyscy są niedobrzy, wszyscy tam są nie wiadomo jacy. Każdy, kto nie należy do KRK, no oczywiście nie może być zbawiony. I oczywiście jest potępiony, bo opuścił kościół KRK. Na ten temat też już zrobiłem nagranie, że przede wszystkim, żeby oskarżać kogoś o to, że opuścił KRK, a ludzie opuszczają w sposób świadomy, to trzeba najpierw wziąć pod uwagę to,
że praktycznie w 99% członkowie kościoła KRK zostali do niego włączeni w sposób nieświadomy i wbrew ich woli, prawda? Dobrze wiemy, że dzieci są włączane do kościoła rzymskokatolickiego, jak są jeszcze niemowlęciami, nie potrafią jeszcze ani mówić, ani myśleć, nie mają jeszcze świadomości rozwiniętej, czyli praktycznie wbrew takiego małego człowieka, wbrew jego woli, wbrew jego świadomości, jego zgody, zostaje wprowadzany jako członek kościoła rzymskokatolickiego, a potem takie dziecko, które dorasta, staje się dorosłym mężczyzną czy dorosłą kobietą i widzi, w czym bierze udział i mając charakter, bo takich właśnie ludzi jest mało, ale jest, ludzie, którzy są dobrych serc, którzy mają dobry charakter, szczere, dobre serca, nie chcą brać udziału w tym syfie, który ma miejsce w KRK, więc opuszczają tą korporację i dlatego tacy ludzie, którzy opuszczają tą korporację, są atakowani, prawda, że są jakimiś odstępcami, że nie wytrzymali wierze, że odeszli od wiary jedynej, która jest w kościele rzymskokatolickim i takie różnego rodzaju obwinianie, gdzieś próbowanie, to są psychomanipulacje oczywiście, żeby kogoś wbić w jakieś poczucie winy. Zapominają o tym jednak ci ludzie, że niech się najpierw zastanowią nad tymi oskarżeniami i wezmą pod uwagę to, że ci ludzie, którzy opuszczają KRK, zostali wbrew ich woli włączeni w tą korporację, prawda? Więc nie można im postawić takich zarzutów, że teraz oni są jakimiś odstępcami, bo odstępcami są ci, którzy świadomie wstąpili do danej religii, prawda? Wiemy dobrze, że z dziejów apostolskich i ogólnie z Nowego Testamentu wiemy, że chrztu dostępowały osoby świadome, które mogły wyznać wiarę swoimi ustami i były świadome tego, w co wierzą, prawda? Dobra, żeby nie przedłużać, to tyle w tym nagraniu. Naprawdę jestem pod wrażeniem tego komentarza, który napisała Barbara Chomądzik. Naprawdę jestem pod wielkim wrażeniem, jak można coś takiego napisać.